Hej z wszystkim, z tej strony Betu, witam was bardzo serdecznie ponownie w Wiedźminie, w miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio, w sumie obok miejsca, w którym skończyliśmy, ponieważ zginąłem w domu detektywa po tym, jak zaatakowali go bandyci Salamandry. Więc teraz spróbujemy ponownie powalczyć sobie z nimi. Było ich tam dosyć sporo, więc walka nie będzie łatwa. Tak próbuję to kilka razy nagrać. Za każdym razem mnie zabijali. No co wszyscy naraz? Nie można użyć. Ej, ale teraz jest dobrze, bo chyba oni mnie wszyscy nie będą atakować. Widzicie, teraz pojedynczo mnie będą atakować chyba. Więc to jest dobry sposób na nich. No dawaj, Geralt. Bij go. Który teraz? Ten? Dobra. No, to jest sposób. Szkoda tylko, że nie widać Geralta. No z dwoma już mogę walczyć sobie. I tak walczę z dwoma, dobra. No tak, to ja mogę sobie walczyć. Naszego detektywa załatwili bardzo szybko. Co ty, Geralt, robisz? To nie pora na tańce. No oczywiście, detektyw cały i zdrowy. Otknę się po walce. Dzięki ci, Geralt, uratowałeś mi skórę. Nakryli mnie. Wiedzieli, że jestem na ich tropie. Kto? Co się stało? Salamandra. Byłem o krok od poznania tajemnicy. Mówię ci, Biały Wilku. Jeden nieduży krok. Spokojnie, Raymondzie. Jesteś już bezpieczny. Nie. Jestem śledzony w dzień i w nocy. Muszę zmylić Salamandrę. Co zatem robimy? Ja zajmę się zmyleniem tropów. Ty przepytaj nowych podejrzanych. Kogo? Masz. Weź te notatki. Zapisałem w nich wszystkie najważniejsze tropy i podejrzanych. A ty? Co zamierzasz? Depczą mi po piętach. Muszę zniknąć. Odciągnę ich uwagę. Musisz sobie poradzić z tym śledztwem. Znajdę cię, Biały Wilku. Okej, na szczęście Raymond zmartwychwstał. Pewnie po prostu chciał przeczekać tę walkę. Nie chciał mu się walczyć. Po prostu poczekał, aż my się zajmiemy wszystkim. Taki z niego przyjaciel. Ale w sumie on pomaga tylko Geraltowi. To nie oznacza, że jest jego przyjacielem. Co tu mamy? Przewodnik po Wyzimie. Opis stolicy Temerii z wyszczególnieniem miejsc interesujących dla przybysza. A, to ja znam wszystkie miejsca. W sumie już chyba całą Wyzimę klasztorną rozwiedziliśmy. Jedynie posterunek Zygfryda jest nam obcy. Dobra, mamy te notatki Raymonda. Muszę iść na groble do kupca. A właśnie, powinienem poszukać tropów na własną rękę. Czy do kupca, do Lurwardena, czy jakkolwiek to się wymawia. Trzeba będzie iść. Muszę porozmawiać z Shani o mieczu. Muszę przesłuchać kupca Lurwardena. Lurwardena. Nie wiem. Powiedzmy, że Lurwarden. Może on potem mi powie, jak dokładnie się to wymawia. No, jak się zrobi z tym kupcem, no to wtedy pójdzie się do Shani. Tak więc idziemy do kupca. Bogatego kupca. Żeby być bardziej szczegółowym. Gdzie ty tak biegniesz, koleś? Gdzie on jest? A, tam jest. Nie. To jest zwykły kupiec. Nie wyglądasz ani na Temerczyka, ani na Renajczyka. A tam jest, dobra. Panie, przepuść mnie. Chyba Geralt widział jego wnętrzności. Ej, co, przecież pokazała mi się jego nazwa. Tutaj jesteś. Się ukrył. O kurde, ile do powiedzenia.
Dowiedziałem się, że potwory w okolicy przystani na Magdan zagrażają transportem towarów. O, no właśnie. Dowiedziałem się, że potwory w okolicy przystani na bagnach zagrażają transportom towarów. To prawda? Niestety prawda. Jak rozumiem, nie pytasz z czystej ciekawości. Szukam kogoś, kto zapłaciłby za ich usunięcie. Dobrze trafiłeś. Przystań na bagnach mieści się w obszarze, na którym prowadzę interesy. Odkąd pojawiły się tam bestie, sporo tracę. Potrafisz opisać stwory napadające na transporty? Co ci będę opisywał? To utopce. Pojawiają się w nocy, mordują tragarzy i niszczą towary. Daję ci za nie 400 orenów. Może być? Widać się znam. No 400 orenów to nie lada sumka, więc przyjmujemy. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. No, ja myślę. Okej, okay, jeszcze porozmawiamy sobie. Tak? To pewnie wieczorem będziemy mogli zrobić. Podejrzewam, że wiesz coś o salamandrze. Podejrzewam, że coś wiesz o salamandrze. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz, Wiedźminie. Zobaczymy. Jeszcze jakieś pytania, czy mogę wracać do pracy? Musimy porozmawiać o twoich interesach z salamandrą. Wiem, że zapłaciłeś za uwolnienie magistra. Śmieszne. Sugerujesz, że zatrudniłbym przestępcę? Czemu nie? I miałbym to zrobić na tyle nieporadnie, żeby tropy wskazywały na mnie? Nie żartuj, a teraz zostaw mnie w spokoju. A, dobra, powiedzmy, że mu wierzymy. Wierzę ci. Tylko nie obrażaj się. Mam dyspozycji tylko poszlaki. Więc na razie nie będę drążył tego tematu. Mądrze, Wiedźminie, powinieneś częściej polegać na przeczuciach. Dobra, nie obraził się, na szczęście. Możemy dalej pogadać. Sądzę, że to ty płacisz za broszę salamander. Nie znam tylko powodu, dla którego to robisz. Szukam kamienini. Przyczyna nie została jeszcze oczyszczona. Jak tam handel? Możemy też pohandlować, ale on nie ma zbyt ciekawych rzeczy, z tego co pamiętam. No dobra, to może o tych nie o sefirach, tylko o broszach. Sądzę, że to ty płacisz za broszę salamandry. Nie znam tylko powodu, dla którego to robisz. Co? Chyba zaszła pomyłka. Nie wiem, o czym mowa. Wiesz, o czym mowa. Zresztą, dlaczego się wzdrygasz? Ja też poluję na salamandrę i mogę tego dowieść. Skoro jesteś zapalonym łowcą bandytów, dostarcz mi 3 brosze. Wówczas porozmawiamy. Przyniosłem 3 brosze salamandry. Chyba warto ze mną porozmawiać o tej organizacji, prawda? Znakomicie. Ogłosiłem, że płacę 20 orenów za sztukę. W tym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniesz 10 razy więcej. O kurde. Świetnie. Szalony. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego płacisz łowcom nagród za walkę z bandytami. Powiedzmy, że salamandra szkodzi interesom. Twoim interesom? Między innymi moim. Posłuchaj mnie, Wiedźminie. Są na tym świecie siły przerastające twoje wyobrażenie. Bardzo wpływowe siły. Lepiej dla ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Loy Warden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu twoje siły. Chciałbym jedynie wiedzieć, jak dotrzeć do przywódców salamandry i jak dorwać niejakiego Azara Javeda. Sam chciałbym dostać tego Javeda. Jeśli go wykończysz, przyjdź do mnie, a zapewniam cię, że dostaniesz więcej niż 20 orenów. A jeśli uda ci się rozpracować salamandrę... 21. Jeśli rzeczywiście uda ci się rozpracować salamandrę, postaram się w pełni zrekompensować twoje wysiłki. To nie będzie łatwe. Odwiedzę cię jeszcze, licząc na pomoc. W miarę możliwości pomogę. Do zobaczenia. Tak? To za tego Javeda chciałbym jeszcze dodatkowo jakiś bonus oprócz tej rekompensaty. Bo walka na pewno nie będzie łatwa. Dobra, to teraz o tych sefirach pogadajmy. Szukam kamieni zwanych sefirami. Jest ich 10 i nie mam jeszcze wszystkich. Może interesujesz się dziełami sztuki i kuriozami? Wiem, o jakie kamienie chodzi. Kupiłem kiedyś jeden z nich. Sądziłem, że ma właściwości magiczne. Nie miał, a przynajmniej ja żadnych nie odkryłem. Swoją drogą, czarodzieje zdzierają za magiczne badania jak za zboże. Może zechcesz mi go sprzedać? Mam sprzedać, Tiberat? Przywiązałem się do tego kamyka.
Oferuje dobrą cenę. Powiedzmy 500 orenów. Ale żeś zarzucił. O aż tak dobrej cenie. Ale niech będzie. Noszę Tiperad jako amulet. Możemy dokonać transakcji od razu. Coś jakoś nie widzę tego amuletu. Może ma, nie wiem, gdzieś tam pod tym dzwonkiem. Dobra, mam 500 orenów akurat. Mam 500 orenów. I mogę zapłacić za Sefirę. Oddaję ją z żalem, ale gdybym odmówił takiej transakcji, straciłbym reputację bezwzględnego chciwca. Nawet nie wiesz, jakie to ważne w moim fachu. Sefira jest twoja. No dziękować, dziękować. Muszę popłynąć łodzią na bagna i pozbyć się potworów. Chwilka, na bagna mam iść? A to nie tutaj? Aha, dobra, to na bagna, ja myślałem, że tutaj muszę. Dobra, zadania się aktualnią. Jeszcze 6 cefir, dobra. Nie, dobra, to teraz może na bagna sobie pójdziemy? Chociaż jeszcze sobie pójdę do Szani. Skoro już jestem jeszcze w tej wyzimie. A dopiero potem sobie pójdziemy na bagna. No, myślę, że to będzie dobry pomysł. Chcesz pociupciać? Pociupciać? Kurde, co to za słowo? Coleman cały czas jest? Nie wiem, czy go wydawać, czy nie. Napiszcie w komentarzu. Jestem ciekawy, co myślicie. U, co jest? Przesyła mnie pan Marlow! O co chodzi? Mówi, że ma nowe informacje. I żebyś przyszedł do jego domu, jak najszybciej. Dziękuję za wiadomość. Okej, okay, więc musimy iść do detektywa. A to skoro już tutaj jestem koło domu detektywa, to od razu sobie do niego pójdę. A potem dopiero do Szani. A na bagna prawdopodobnie w kolejnym odcinku sobie pójdziemy. Zależy, ile to wszystko zajmie. Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? 200 orenów. O kurde, panie. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. W ogóle on się miał ukrywać, to nie wiem, co on tutaj robi. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Więc albo mi się wydaje, albo jego ton głosu już się teraz zmienił i jakoś taki bardziej poważny jest. Za 200 orenów można kupić bardzo dużo korzonków. Dobra, dam ci te 200 orenów. 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Szani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. No dobra, czyli teraz idziemy do Szani. Co to za zadanie nam pokazało się? Chyba się nie dowiem. Dobra, to do szpitala Lebiody wtedy. Więc do Szani. Jeszcze będziemy musieli wyrównać rachunki z ogrodnikiem. Aha, dobra, on powietrze sobie przybija. No, jak to woli. Nie wnikam w to. Nie oceniam. Dobra, gdzie jest Szani teraz? Tutaj jest Szani. Geralt, udało ci się wydostać z więzienia. Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki. Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. Geralt, musimy pogadać. Jasne, słucham. W szpitalu była jakaś awantura, padły trupy. Mam wrażenie, że jesteś w to zamieszany. Ja nie! Geralt, wytłumacz się.
Chciałem przesłuchać więźnia. Niestety pogawędkę przerwało wejście kilku zbirów, których ciała potem znalazł stróż. Wiedz, że nie podoba mi się to. Mimo wszystko coś ci powiem. Przypadkiem słyszałam, że więźnia przenieśli w jakieś bezpieczne miejsce. Może to ci pomoże. Dziękuję, Shani, za wyrozumiałość i pomoc. Zawsze do usług. Tarko, co to jest za bezpieczne miejsce? Poza tym, ona dopiero teraz się dowiedziała, że wyszliśmy z więzienia, więc pewnie cały czas myślała, że tam siedzimy. No zapomniałem do niej ogólnie pójść, bo ogólnie zapomniałem, że ona tutaj będzie. Dobra. Muszę wykonać sekcję w zwłok. Może najpierw, gdzie mieszka? Gdzie mieszkasz? Na stacji, w północno-wschodniej części Wyzimy, przy bramie. Znajdę bez problemu? Przed domem jest placyk z rzeźbą Eskulapa. Przyjdź przed zachodem słońca. Mów szybko, bo nie mam czasu. Dobra, mam sprawę, mogę ci w czymś pomóc. Muszę wykonać sekcję zwłok. Muszę wykonać sekcję zwłok. Cicho. Nie możemy tutaj nawet o tym rozmawiać. Ostatnio ludzie źle patrzą na takie rzeczy. Fanatyzm zawsze jest wrogiem nauki. To konieczne. Gdzie możemy porozmawiać? Przyjdź wieczorem do mnie na stację. Okej. Do zobaczenia. No dobra, to idziemy na tą stację. A, jeszcze może będzie potrzebna pomoc na dłoń, więc może zapytam się jeszcze o to. Witaj, Shani. Wiesz, czasem tęsknię za Oxenfurtem. Podobało mi się studenckie życie, tamtejsza atmosfera. Zawsze możesz wrócić. Jestem tu potrzebna. Mało kto ma twoją odporność na choroby. Masz rację. Chciałem porozmawiać. Mów szybko, bo nie mam czasu. Mam sprawę. A, tutaj. Mogę ci w czymś pomóc? Może ci w czymś pomóc. Tu nie przydadzą się twoje umiejętności. Chyba, że trzeba będzie chorych dobić. Cóż. Służę pomocą. Chociaż nie udało nam się jak dotąd znaleźć lekarstwa na zarazę. Znałeś Rastiego? Nie sądzę. Żałuj. Zanim w Mariborze zmogła go zaraza, odkrył, że ekstrakty z niektórych roślin spowalniają rozwój choroby. Potrzebujesz tych roślin? Tak, najlepsze byłoby herba Zirael, potocznie nazywane jaskółczym zielem. Niestety rośnie na niedostępnych, bagnistych terenach. Zobaczę, co da się zrobić. Przynieś jak najwięcej, każda sztuka się przyda. Co najmniej 5 pędów. Mam nadzieję, że mam 5 pędów. Do zobaczenia. Chociaż po tych dialogach mi się wydaje, że nie mam. Mam tylko 2, no nie, oczywiście. No to idziemy na bagna. Możemy też iść do Shani wieczorem, ale myślę, że teraz powykonuję wszystkie zadania na bagnach. I dam te sefiry do tych obelisków. No bo zapewne coś tam trzeba zrobić z tymi obeliskami i sefirami. To się łączy ze sobą, bo te obeliski mają takie same nazwy jak te sefiry właśnie. Tak więc powrót na bagna. Nie wiem jeszcze ile takich kursów zrobimy. Może jeszcze raz do Wyzimy i potem raz jeszcze na bagna. Może więcej, może mniej. Już w sumie na pewno jeszcze do Wyzimy wrócimy. Cicho być. Ja mówię. I teraz mnie kurczę wybiła z rytmu. Ech. O, panie, spokojnie. Nie przewróć się. Usługi przewoźnicze w najlepszy... To słyszeliśmy. Przewieź mnie na drugi brzeg. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to... To słyszeliśmy, więc to będę pomijał po prostu. Jestem... I kolejna cutscenka. Dosyć ciekawa łódź z takim lampionem. Na górze jeszcze na przodzie. No dawaj, ładuj się. Nie mogę pominąć tych filmików. Niestety. A nie, dobra, mogę. Escape'em po prostu. To jest tak, tutaj mamy tego Jean-Pierre. O co chodzi? W sprawie ogłoszenia. A co on za ogłoszenie dawał? Kurczę, dawać mi. Podejrzany Lewarden. Poszukiwany. Aha, czekam na jego ruch.
5 sztuk jaskółczego ziela. Mieszkania Shani. I co akcję muszę zrobić? Aha, wilki muszę ubić. Ile mam skurwilków? Żadnej nie mam, dobra. Chociaż w sumie to tutaj były, pamiętam. 5, dobra. Myślałem, że to w składnikach alchemicznych. Dobra, to gdzie najpierw iść? Dołuj zginął ognisko. Obelisk Malkad. Obelisk Yesad. Jakie ja mam sefiry? Kezad, Malkad. Aha, czyli idziemy do Waski. Chociaż nie wiem, czy ona mi pozwoli tą sefirę tam włożyć. Bo pamiętam, że tam było chyba. Chyba, że to nie jest. Dobra, to nie jest w domu Waski. Tamto to był ten pomnik tych rewoludzi. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. No, czyli musimy do obelisków włożyć wszystkie sefiry. O, kiciuś. Dobra, to może najpierw pójdziemy sobie do tej wycinki, żeby dać Jarenowi jego pieniądze. A tutaj nie ma żadnej sefiry do dania. I mamy miejsce mocy. Ale nie wiem, czy mogę coś zrobić. A, mogę się teleportować do laboratorium Kalksteina, więc teraz będziemy mieli łatwiejszy dostęp tam do wyzimy. Co to mamy? A, natężenie znaków. Dobra. No nie, utopcy mi teraz tutaj wyszły. A, bijemy ich. Może jakieś kwasy ginacy dadzą. No dalej, kombosa rób, Geralt. No. I to jest kombos, a nie, czyli jeden cios. Coś mało życia tracą. A tracę go sporo. No dawaj, Geralt, co jest? No co jest? Czemu one mnie tak biją? Co prawda są tylko aż trzy, ale... Kurde. Geralt, przestań mi tak się turlać. Dobra, mózg. Język. To w sumie były topielce, więc to trochę mocniejsze były potwory. No, wciąż mi się wydaje, że nie powinno być tak trudno. Dobra, nie chcę walczyć. Wolę unikać konfliktów teraz, szczególnie jak mam tak mało życia. No, to jest kapliczka Melitele. Też trzeba uważać na echinopsy. O, jaskółcze ziele od razu sobie wezmę. To jest jeszcze jedno. No i jeszcze tylko jedno brakuje. 24 minuty już nagrywam, więc do Jarena pójdziemy i tam zakończymy odcinek. O, są drwalowie. Tylko gdzie jest Jaren? Tam jest Jaren. Tak więc udajemy się do niego, dajemy mu pieniądze i jesteśmy już kwita. Oddałem zioła przewoźnikowi. Oddałem zioła przewoźnikowi i otrzymałem zapłatę. Świetnie. Dzielimy się pół na pół, tak jak to było ustalone. A możemy całą zapłatę wziąć, ale nie będziemy tacy. Zgadza się. Oto twoja dola. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. Wzajemnie, Jaren. Mów, przybysz. No, tak jak się umawialiśmy. No dobra. Ile mam teraz pieniędzy? 1355, więc nie jest tak źle. Myślałem, że mam mniej.
Dobra, teraz w jakim miejscu sobie tutaj zakończyć odcinek? Może przy tym pinku. Tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Jeżeli ten film się wam podobał, to też możecie zapodać łapkę w górę. Tak więc do usłyszenia, na razie i niech Dymek będzie z wami.